Public tworzą Anna Pasakas i Radosław Kudliński. Duet z uznanym torobkiem artystycznym, który sięga poza granice Kanady. Od 1992 roku tworzą instalacje multidyscyplinarne. Do tych najbardziej znanych należą prace site-specific, realizowane w związku ze specyfiką różnych przestrzeni. Korzystając ze zwyczajnych przedmiotów, nadają im nieoczekiwane funkcje, aranżując je w formach przypominających dynamiczne, ruchliwe miasta. Założeniem instalacji jest zawsze to samo. Spojrzenie na świat i to, jak my, jako społeczeństwo, w nim funkcjonujemy. W przypadku Super It to jest przykład tego, co my pokazujemy od czasu do czasu i robimy, czyli tak zwaną site-specific instalację, to znaczy instalacja, sztuka instalacyjna, która jest zaprojektowana specjalnie do jakiejś konkretnej przestrzeni. I w jakiś sposób zawsze jak zaczynamy, my nigdy tego nie projektujemy a priori, tylko wchodzimy w przestrzeń z naszymi komponentami instalacji i dopiero wtedy zaczynamy się zastanawiać, jak w ogóle to rozwiązać. My staramy się nie dzielić publiczności na tą, która jest przygotowana i nieprzygotowana. My staramy się szukać publiczności, która chce podjąć ryzyko, która jest otwarta na to, co my robimy. Bo to jest zawsze forma zaproszenia do rozmowy, często trudnej rozmowy, to nie zawsze jest zabawa. Twórcom zależy na bezpośrednim dotarciu do widzów, którzy na co dzień rzadko odwiedzają galerię sztuki. Ich ostatnie prace nawiązują do wydarzeń ostatnich lat, załamania gospodarczego w Europie czy wzrost ekstremizmu politycznego na świecie. Według Blue Republic to, co ulega rozkładowi, musi być zastąpione nowym, a nowego jeszcze nie ma. It works on many levels. We could start with saying that it's a very welcoming exhibition for people who might feel intimidated about going into galleries. So you walk in and it's filled with curiosities of very commonplace materials and even well-used commonplace materials like dirty paint rollers and old frying pans, all sorts of things that you might find at the dump. But here, Blue Republic have managed to take these materials and create an elegant installation that is very particular to our gallery space and works carefully with opportunities on the walls and the pillars, and is really a floor-to-ceiling series of thoughts that the artists have had, and they've worked them out here in our gallery space. My w ogóle od bardzo dawna kolekcjonujemy przedmioty, które po prostu ludzie normalnie wyrzucają. Czyli które można by nazwać śmieciami, czyli przedmioty, które straciły swoje znaczenie, które po prostu są uważane za niepotrzebne. W ogóle tego typu projekty jak instalacja Super It zaczęła się od tego, że ja w 2001 roku przez jakiś czas byłam w Brazylii i tam pracowałam po prostu jako wolontariuszka, głównie w bardzo, bardzo biednych, bardzo ubogich dzielnicach, tak zwanych favelas. Tam prowadziłam zajęcia dla dzieci, byłam w to włączona i to było dla mnie niezwykle ciekawe i w sumie wzruszające doświadczenie, że to, co my tutaj wyrzucamy, w takich miejscach jest po prostu cenne, jest używane często w zupełnie nieortodoksyjny sposób. Na przykład używamy pustych garnków, takich starych, wypalonych garnków, które kolekcjonujemy od dłuższego czasu. Oczywiście skojarzenie jest z problemem głodu, z problemem po prostu braku dostępu do jedzenia w całym naszym kraju. Używamy tektury, która jest szalenie materiałem takim po prostu bezwartościowym, używanym do pakowania. My traktujemy tekturę jako coś specjalnego, robimy na niej rysunki bardzo szczegółowe albo malujemy na tekturze i ona też jest częścią. Jeżeli chodzi o w ogóle o śmieci, jeżeli człowiek się patrzy z daleka na wysypisko śmieci, to ono wygląda trochę tak, jakby się patrzyło z góry na miasto.
A z kolei, jeżeli człowiek ma możliwość na przykład popatrzeć na miasto z góry, to miasto właściwie wygląda jak wysypisko śmieci. Jako twórcom kultury zadaliśmy im pytanie wprost. Czy można żyć bez sztuki? Dla mnie życie bez sztuki jest kompletną abstrakcją, sobie czegoś takiego nie wyobrażam. Owszem, to co my robimy zajmuje się polityką, zajmuje się sprawami socjalnymi, ale wydaje mi się, że w gruncie rzeczy jest motywowane w naszym przypadku empatią. Więc ponieważ sztuka jest dla nas metodą, żeby wyrażać to, co my myślimy na ten temat, więc nie wyobrażamy sobie życia bez sztuki. Czy można żyć bez sztuki? Ja myślę, że można żyć bez wielu rzeczy. Tylko pytanie, czy warto? Ja myślę, że to jest właściwe pytanie. Bo ja myślę, że były całe generacje polityków, które próbowały nas przekonać o tym, że kultura czy sztuka w ogóle nie jest najważniejsza. Tylko pytanie polega na tym, czy warto się pozbywać tej sfery życia, która daje nam różne bodźce. Bo oczywiście możemy myśleć o sztuce na poziomie zabawy, spędzenia dobrego czasu. Ale możemy też myśleć o sztuce i o kulturze jako o tej sferze ludzkiej aktywności, która zadaje rzeczywiście ważne pytania. A mi się wydaje, że żyjemy w takich czasach, kiedy te paradygmaty się tak dramatycznie zmieniają. My doświadczamy to na każdym kroku. Wielkie kryzysy polityczne, kryzysy ekonomiczne. Że kultura rzeczywiście zadaje ważne pytania, gdzie my jesteśmy, w jakim kierunku my idziemy, o co nam chodzi. I często kultura zadaje te pytania znacznie wcześniej, zanim ta sfera socjalno-polityczna zdobędzie się na to, żeby te pytania zbudować w taki sposób. Tu zaciera się granica pomiędzy sztuką jako elitarnym zajęciem, a sztuką jako metodą wnikliwego analizowania rzeczywistości. Jak mówi Radosław Kudliński, to pozwala nam uczestniczyć w czymś większym niż chodzenie do pracy, jeżdżenie samochodem czy płacenie podatków. Bez sztuki można żyć, ale czy warto?